Wieczory wigilijne w szkole podstawowej nr 1, a obecnie zespole szkół nr 1, to jedna z najdłuższych i najpiękniejszych tradycji tej szkoły. W tym roku zorganizowano go już po raz 25. Tradycją jest też to, że w jej trakcie najbardziej potrzebujący uczniowie szkoły otrzymują świąteczne paczki. Bardzo cieszymy się, że kolejny raz udało się zdobyć fundusze i przygotować 100 paczek dla uczniów naszej szkoły. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, a zwłaszcza uczniów, rodziców, nauczycieli, którzy pozyskali fundusze, organizując kramiki andrzejkowe, akcję charytatywną Nie Tylko Święty Daje Prezenty oraz aukcję ozdób świątecznych. Ale zanim rozdano paczki, w nastrój Świąt Bożego Narodzenia wprowadziła wszystkich część artystyczna. Przedstawienie przygotowane na tegoroczną Wigilię było zatytułowane A ludzie szli. Był to koncert kolęd, pastorałek i piosenek o świątecznej tematyce, wzbogacony o elementy teatralne. Uciekali, uciekali, uciekali na osiołku przez pustynicza. Jak najdalej, jak najdalej. Oprócz tego chcieliśmy tutaj pokazać różne formy teatralne, bo był teatr cieni, były pacynki, była gra aktorska, no pantomimiczna, tak jak pani Małgosia powiedziała, a także tutaj no, multimedialna jakaś prezentacja. To, co odróżniało tegoroczne przedstawienie od tych z lat poprzednich, to przede wszystkim liczba osób zaangażowanych w jego przygotowanie. Chcieliśmy zaangażować większą grupę nauczycieli, czyli nie tylko powiedzmy jedna nauczycielka z jedną grupą dzieci, tylko no, było to takie spore przedsięwzięcie, bo chyba uczestniczyło, nie wiem, 5 czy 6 nauczycielek i nauczycieli, tak? Każdy przygotowywał swoją scenkę, a jednocześnie chcieliśmy, żeby to było połączone w taką jedną całość, w jakieś jedno przesłanie. A jakie? To już po przedstawieniu wyjaśnił stały gość jedynkowych Wigilii, biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Zastanawiałem się, kiedy otrzymałem program, o co chodzi z tym tytułem spektaklu A ludzie szli. I na koniec żeśmy dostali odpowiedź, biorąc pod uwagę te wszystkie cudownie tutaj z takim uśmiechem i z taką radością przekazywane informacje, gdzie jest tajemnica Bożego Narodzenia. Zauważyliśmy, że podstawowy problem jest wtedy, kiedy człowiek idzie tylko swoją drogą i zauważa tylko siebie. A dobrze by było, gdyby na chwilę przystanął i czasem się rozejrzał, nie tylko w tym tak szczególnym okresie, jakim są święta Bożego Narodzenia.